My możemy być najbogatszym społeczeństwem Unii Europejskiej właśnie o surowce naturalne. Oczekiwane rezultaty są takie, że Polska stanie się naprawdę bogatym krajem i to naprawdę można zrobić w ciągu 5-8 lat, tą dźwignię zastosować bardzo mocno. Trzeba doprowadzić do geologii, górnictwo po prostu do porządku i wiemy, jak to zrobić. Rozwój na przykład wykorzystania pierwiastków ziem rzadkich, szczególnie ze złóż niekonwencjonalnych, do warunków niekonwencjonalnych, to jest niezbędne. To możemy robić i to jest ogrom zadań dla geologów, dla geochemików, dla technologów, fizyków, chemików. Naprawdę ogrom zadań i te pieniądze na pewno się znajdą dużo, dużo większe niż dzisiaj geologia dysponuje, bo każda inwestycja w surowce to jest zwrot największy z możliwych. Myślę, że większego nie ma, bo zresztą świat bazuje na surowcach. Dziś bez surowców się niczego nie zrobi. Dzisiaj mamy epokę surowcową. To tak jak powiedziałem, profil gospodarczy jest determinowany przez profil surowcowy. Skoro mamy taki potencjał, skoro możemy to robić, to róbmy i nie oglądajmy się ani na moment, bo każdy dzień jest stratą. Surowce energetyczne. Każdy wie, oj, Polska stoi węglem. Proszę na węglu. Proszę Państwa, no tak, 4/5 zasobu węgla kamiennego Unii Europejskiej znajduje się w Polsce. Mało tego, prawie 100% zasobów węgla koksującego, który jest najdroższy, jest dwukrotnie droższy, można powiedzieć, od węgla energetycznego. I my importujemy węgiel. 20% konsumpcji w Polsce to jest węgiel importowany. I ktoś powie, no ale dobra, kopalnie są nierentowne, trzeba je zamknąć. Tylko zaraz pomyślmy sobie tak, no to czym, skąd my ten węgiel weźmiemy, bo mamy prawie całą energetykę opartą na węglu. Odpowiedź będzie brzmi, nikąd nie weźmiemy. Dlatego, że Polska sprowadza już w tej chwili taką ilość węgla, że w zasadzie wiele więcej, może dwukrotnie by się udało, więcej węgla sprowadzić koleją czy statkami. Ale te możliwości przeładunkowe wygasły, już nie ma. W związku z tym, gdybyśmy przestali produkować węgiel w Polsce, przestaniemy mieć energię w Polsce. Pani premier, pan premier Morawiecki, mówi się o innowacyjności. Nawet w tej chwili w Ministerstwie Środowiska została już powołana taka komisja robocza, która będzie pracowała nad tym, jak rozwijać nowe technologie w poszukiwaniach, jak rozwijać nowe technologie w eksploatacji, jak rozwijać nowe technologie, jak stosować nowe technologie analityczne w działalności geologiczno-górniczej. Może się okazać, że my wydając koncesję na jakiś metal, którego jest w 2-3% w rudzie, zaniedbujemy metal, czy mamy wartość większą w tej rudzie metalu, który jest domieszkowy i na przykład jego zawartość wynosi 0,02%. Ale on się i tak bardziej, on więcej, można powiedzieć, może płacić. Popatrzmy na ciepło ziemi, na wody termalne, mineralne. Jesteśmy dość bogaci. Pokażę później mapy. Proszę Państwa, ciepło ziemi jako geotermika, czyli ekstrakcja czystego ciepła ziemi, według mnie jest to przyszłość i to taka przyszłość namacalna, co Państwo później zobaczą na wykresach, czyli czerpanie bezpośrednio z ciepła ziemi, praktycznie czerpalne, idealnie czyste, nie zajmujące powierzchni ziemi, nie niszczące powierzchni ziemi źródło energii. Proszę Państwa, ponad 700 metrów sześciennych na godzinę wody o temperaturze bodajże 65-62 stopni Celsjusza na wypływie. To jest bardzo istotne, na wypływie. To jest ogromny potencjał. Dwa takie otwory są w stanie zaspokoić potrzeby Torunia, jeśli chodzi o ciepło. Takich miejsc w Polsce trochę jeszcze jest. I my możemy naprawdę sporo uzyskać z geotermii. Ja mówię o geotermii, czyli gorących wodach, a nie o geotermice, ekstrakcji ciepła, które jeszcze większy potencjał daje, setki razy większy potencjał. Proszę zobaczyć, jak wygląda opłacalność energii termalnej. W zasadzie konkurencyjny może być tylko węgiel kamienny dzisiaj. My możemy produkować energię elektryczną z geotermii. Tylko trzeba do tego podjąć, mieć wolę polityczną i wiedzę. Tej woli politycznej i wiedzy, jak widać, ciągle brakuje. Przy okazji ja uważam, że akurat energetyka jądrowa nie jest w Polsce potrzebna. No troszeczkę idę tutaj na ukos, można powiedzieć, eufemistycznie formacji, którą reprezentuję. No ale po to jest polityka, żeby się czasami spierać i z tego coś wyjść. Przede wszystkim chodzi już nie tylko o bezpieczeństwo, ale przede wszystkim o ekonomię i o to, że tak naprawdę instalowanie elektrowni jądrowych w Polsce w żaden sposób nie
zdywersyfikuje dostaw energii, czy nie zapewni bezpieczeństwa energetycznego, ponieważ to też będzie są obce technologie, a Polacy tam mogą co najwyżej pracować jako portierzy. Prawda? Produkcja energii też jest konkurencją jakoś rynkową. W związku z tym my nie mamy najmniejszych szans. Ktoś powie, no tak, ale panele są bardziej wydajne. No ale te wydajne panele tak samo pracują we Włoszech. Więc nie jesteśmy w stanie konkurować. Nie jesteśmy w stanie konkurować z energetyce wiatrowej, która jest tak bardzo dofinansowana, za którą płacimy droższym węglem i większą emisją w związku z tym, ponieważ Polska ma słabe warunki wiatr generalnie jako cały kraj. Są miejsca, gdzie są dość dobre, ale jeśli w Niemczech wieje 6 metrów na sekundę, a w Danii 7 metrów na sekundę, to znaczy, że w Danii wiatrak się zamortyzuje po 5 latach, w Niemczech po 10, a u nas po 20. A co to oznacza? A to oznacza, że nigdy, ponieważ po 10 latach wiatraki przestają już być w pełni wydajne. Zaczynają się psuć, łożyska i tak dalej, techniczne sprawy. Więc my powinniśmy bazować na czym? Ano dlaczego nie na geotermii? Oczywiście są kraje, które sobie dają radę bez surowców, tylko technologicznie. Ale skoro mamy te surowce, to opatrzność nam obdarzyła naprawdę bardzo obficie, to powinniśmy z nich korzystać. A niestety polityka, szczególnie rządu PO-PSL, jest tragiczna w tym zakresie, tragiczna, destrukcyjna i w mojej opinii ja to odczuwam jako dywersję. No jak może być taka sytuacja, że główny geolog kraju, odpowiadający za całą politykę surowcową, nie ma wykształcenia geologicznego. Jest świetnym specjalistą z innego zakresu, od hamulców tarczowych z kołem pędnym, z tego co się orientuje. No ale to nie jest geologia. No ja sobie nie wyobrażam, żeby głównym weterynarzem kraju został na przykład sadownik, prawda? No niby troszeczkę blisko, przyroda ożywiona, no ale jednak to nie to. Dyrektorem departamentu jest młody prawnik, może świetny prawnik, ale departamentu geologii nie powinien być, według mojej opinii. No ale jeśli będzie któryś z nich nie, no to przynajmniej niech będzie szef Państwowego Instytutu Geologicznego, który jest służbą geologiczną, niech będzie geologiem. Też nie jest. No to wygląda na jakąś zmowę. Dla mnie to jest zupełnie irracjonalne i to trwa już lat, to już trwa no, drugi rok. Nowa ustawa jest, wydaje się świetnie, tak? Tylko ta ustawa naprawdę dotyczy tego, jak zarobić na wiatrakach w Polsce. A jak popatrzymy, Polska nie ma dobrych warunków, jeśli chodzi o nawet źródła energii, to w zasadzie jeśli chodzi o wiatr, to mamy słabe warunki, miejscami jako takie, ale nigdzie rewelacyjne. Jeśli chodzi o panele słoneczne, to znowu nigdy nie wygramy konkurencji z Włochami, bo oni mają dużo dłuższe dni. Dużo pod wyższym kątem pada promienie słoneczne. W związku z tym, jak to policzymy wszystko, to my nigdy nie wygramy konkurencji. Świat działa na zasadzie konkurencji. Jeśli w Danii wieje 7 metrów na sekundę, u nas wieje 5 metrów na sekundę, powiedzmy przeciętnie, no metrów, mówimy o wietrze znowu, no to znaczy, że w Danii mogą mieć czterokrotnie więcej prądu niż my, czyli u nich się zwróci po 5-6 latach wiatrak, a u nas po 20. Ale po tych 20 on się nie zwróci, bo on przestanie pracować do tego czasu, czyli nigdy się nie zwróci. Polacy do tego dopłacą. Natomiast mamy warunki jako takie dość dobre, bo powiem, warunki geotermalne w niektórych miejscach, więc rewelacyjne. Także jeśli chodzi o wydajność, bo to jest bardzo ważne, nie tylko temperatura. I tu się nic nie inwestuje. I ta ustawa kompletnie tego nie dotyka. Mamy dobre warunki do produkcji biomasy i biopaliw i ta ustawa bardzo marginalnie to traktuje. W zasadzie to jest ustawa wiatrakowa. No tak się nie robi. A mamy paliwa kopalne w ogromnych ilościach. 80% zasobu węgla kamiennego, 15% zasobu węgla brunatnego, potężne ilości gazu w łupkach, ropy w łupkach. To jest. Skoro to jest, to my możemy być Szwajcarią energetyczną Unii Europejskiej, tylko żebyśmy z paliw kopalnych mogli korzystać. A polityka klimatyczna Unii Europejskiej, pod którą podpisuje się pani Kopacz, a wcześniej Tusk, powoduje, że my nie możemy z tego korzystać. A jak będziemy chcieli korzystać, to będziemy musieli haracz płacić tym, którzy mają u siebie no, wiatraki. No, to jest... Mamy potężny skarb i zamykamy sobie sami tak, drzwi i jeszcze tak, robimy doprowadzając do jego bankructwa. Tak. Doprowadzając do jego bankructwa, bo zwróćcie uwagę, co się dzieje z polskimi kopalniami. Taka właśnie brak polityki geologiczno-surowcowej, brak dalekosiężnych planów i jakiejś strategii powoduje, że naprawdę z atutu robi się wielki problem i to jest właśnie ten cud Tuska, który on obiecał, kiedy po raz pierwszy jeszcze ubiegał się o to, żeby być premierem, żeby jego koalicja wygrała. No, cóż, cud jest taki, że wszystko upadło, praktycznie wszystko wygaszone. To jest piękne słowo, które Platforma Obywatelska wymyśliła.
Z surowcami energetycznymi wiąże się polityka klimatyczna oraz wychwyt i magazynowanie właśnie dwutlenku węgla. Wiemy, że jest ustawa o tak zwanym CCS i tutaj... Tak. I tutaj znowu powinien się pojawić slajd, jeśli możemy go prosić. Otóż czym jest CCS? CCS po angielsku Carbon Capture and Storage, czyli wyłapywanie, chodzi o dwutlenek węgla, CO2 i magazynowanie w strukturach geologicznych. Ktoś kiedyś wymyślił, skoro CO2 wychodzi z ziemi, bo zostaje ze spalania na przykład ropy czy węgla, to trzeba go tam zapompować. Tylko to nikt nie przemyślał, nie zrobił z tego z pewnością geolog. Są rzeczywiście struktury geologiczne, że można to zrobić. Ale gdybyśmy jeszcze wrócili do tego slajdu poprzedniego. To co widzimy? 1 m³ ciekłego dwutlenku węgla po rozprężeniu daje 400 m³ gazu. Około. To zależy od temperatury przede wszystkim. Skoro tak, to jeśli zatłoczymy miliony ton dwutlenku węgla, to on po jakimkolwiek rozszczelnieniu, a prędzej czy później może się to zdarzyć, stanowi potężne zagrożenie. Dlatego, że nie będzie tlenu w powietrzu. To takie wypadki były w historii, na przykład w Afryce, gdzie uwalniały się bąble gazowe z jezior, gdzie fermentował osad. I takie zdarzenia były. To samo może się zdarzyć tam, gdzie byłby aktywny CCS robiony. Oczywiście można prowadzić badania, natomiast nie można zgodzić się na to, żeby w Polsce można było prowadzić magazynowanie tlenku węgla. Gdybyśmy zobaczyli drugi slajd, bo tu chodzi o politykę klimatyczną, to widzimy, że tak naprawdę mówi się, że wielkie ilości tlenku węgla emituje człowiek. Ale pytanie, ile w stosunku do naturalnego? Ja to tym się zajmuję, tutaj proszę moje zdjęcie, nawet widać z jakiegoś wykładu sprzed, no myślę już 25 lat. I widzimy te strefy czerwone, środkiem wszystkich oceanów przebiegają tak zwane grzbiety środkowooceaniczne, gdzie mamy ziejące szczeliny dwutlenkiem węgla, metanem, gazami. To są wulkany. Islandia jest takim szczytem, gdzie aż to wychodzi na powierzchnię. Dalej od nich nawet 1000, 2000, 3000 nawet kilometrów tak zwane smokersy. I tutaj widzimy zdjęcie takiego smokersa, gdzie nasycone roztwory wpływające głęboko w struktury ziemi wypływają, nasycone są tlenkiem węgla. Tego nikt nie wie dokładnie, ile jest. I człowiek produkuje tego dwutlenku węgla, powiedzmy, w granicach błędu oszacowań, w mojej opinii oczywiście. Skoro my mamy decydować o losie całych narodów tylko w oparciu o to, że ktoś nie wie nawet i wydaje mu się, że tak jest, to tak się nie robi. Niemcy, inne kraje europejskie, w ogóle Unia Europejska, rozwija i łoży sporo na rozwój transportu. I czego ja się tutaj obawiam? No trzeba patrzeć niestety, no to jest gra, to są pieniądze potężne, że kraje bogate zabroniły u siebie składowania, ale będzie składać na transport, na przykład do Polski, bo skoro u was można, to proszę bardzo. Wy się trójcie. Bo składujcie sobie, zanieczyszczajcie swoje środowisko, to w głębi. Przecież struktury geologiczne wtedy są wyłączone z innego użytkowania. Teraz trzeba wiarygodność państwa odpracować, odrobić, zejść z tym współczynnikiem ryzyka, bo ryzyko, duże ryzyko oznacza mały zysk albo nieopłacalność poszukiwań eksploatacji. I to są rzeczy, to są naczynia połączone. I nad tym będzie musiał nowy rząd pracować. Nad tym będziemy musieli pracować. Mam nadzieję, daj Boże, żebyśmy wybory wygrali, bo żeby Duda był prezydentem, bo Andrzeju pozdrawiam, bo to jest mój też kolega, więc naprawdę, jeśli to się uda, to będziemy mieli, to naprawimy Polskę, jak nie, to po prostu będzie bardzo źle. Polsce rząd Donalda Tuska i Ewy Kopacz doprowadził do katastrofalnego kilkukrotnego wzrostu ryzyka inwestycyjnego z jednej strony, a z drugiej strony zwiększyło się ryzyko państwa, znaczy ono w ogóle nie było brane pod uwagę, bo państwo też ryzykuje, wydając koncesję. To nie jest tylko tak, że my wydajemy koncesję, proszę bardzo, państwo się zobowiązuje, że jeśli ktoś coś znajdzie, to wyda mu koncesję na eksploatację. W zasadzie on ma pierwszeństwo, może zrezygnować, ale ma pierwszeństwo w ubieganiu się o tą koncesję. I teraz, jeśli państwo wyda tą koncesję bez żadnej strategii, bez oceny ryzyka, bez znajomości potencjału, który tam tkwi, no to znaczy, że popełnia wielki błąd. I taki wielki błąd popełnił rząd Donalda Tuska i przede wszystkim Tuska, ale także i Kopacz. Bardzo duży Kopacz, szczególnie w ostatnich latach, szczególnie się w miedzi. Trzeba pamiętać, że miedź i srebro to nie tylko miedź i srebro,
srebro jest, prawda? Tam, gdzie widzieliśmy na tej mapce, tam także występują, tak, jeśli chodzi o obszary tam, gdzie mamy KGHM, mamy również pierwiastki ziem rzadkich. Kluczowa sprawa, geopolityczne znaczenie. Tak naprawdę my nie wiemy dokładnie, ile tego mamy, ale w związku z tym nie należało wydawać wszystkich koncesji. Rozumiem, jedną, dwie, sprawdźmy inwestora, zobaczymy, co on zrobi. On będzie miał szansę na następne inwestycje, ale nie można wydawać koncesji w bezpośrednim sąsiedztwie wtedy KGHM-u, naszego narodowego inwestora. Szanowni Państwo, tylko wtedy... wspomnę, że widzimy właśnie koncesje tak, na wydobywanie złóż rud miedzi. Tak. Te koncesje przechodzą w zagraniczne ręce. Znaczy, problem jest taki, że jeszcze raz, nie jest problemem, że one są w zagranicznych rękach, ponieważ potrzeba ogromnych nakładów. Polski na to nie stać w tej chwili. Tylko problem jest taki, że państwo wydało te koncesje bez odpowiedniej organizacji państwa, bez zabezpieczenia interesu państwa, bez przygotowania tego prawa. W zasadzie można powiedzieć, podając wiele informacji geologicznych praktycznie za darmo, gromadzonych przez pokolenia i wartych naprawdę ogromne sumy. Tym nie można tak szastać. Minister środowiska może i będzie to robił, organizował państwo w tym kierunku, że była pełna wiedza ministra energii, ministra skarbu, ministra rozwoju, premiera, ministra gospodarki morskiej, praktycznie ministra kultury nawet, prawda, w tym, jakie zasoby do czego mogą służyć w Polsce, z czego można skorzystać, co może być dźwignią gospodarczą. My musimy pracować kluczem. Jest obniżenie ryzyka inwestycyjnego i to będę chciał zrobić. Proszę Państwa, to czerwone, co Państwo tutaj widzą, to jest teren górniczy KGHM. Wszystkie koncesje dookoła, wszystkie, które Państwo widzą od Krakowa aż po Zieloną Górę, należą do obcych firm, a niemal każda z tych koncesji ma dwóch wspólnych właścicieli. A każda z tych koncesji to jest mała spółeczka, niektóre z nich, albo większość z kapitałem założycielskim 5 000 zł. Koncesja każda z nich jest warta nawet koło miliarda, albo więcej. KGHM nie ma możliwości rozwoju w Polsce, ponieważ nie ma możliwości zdobywania koncesji. Wszystko jest zabrane. To wydał polski rząd. KGHM zainwestował w Kanadzie. Z tym, że w Kanadzie firma warta prawie 2 miliardy, skopiona została za 3 miliardy dolarów, według mojej wiedzy, czyli 50% za dużo. Najbogatszym społeczeństwem Europy ciągle mamy szansę być, ale na Boga, współpraca, 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 nic więcej. Dzisiaj byśmy, proszę Państwa, mieli, według moich założeń, co najmniej 70% zysku z tych koncesji. Natomiast to, że koncesje poszukiwawcze dostały się w ręce niekontrolowane. Już no dzisiaj tak, niekontrolowane, no bo to jest handel. I no tak. Gaz. Ja to przewidywałem. Pisałem nawet do pana premiera list w tej sprawie. Wcześniej publikowałem. Wszędzie nie mogłem się dotrzeć. Pan premier o tym wiedział niemal półtorej roku temu, pan premier Tusk, że jakie są zagrożenia. I co nie, z tym zrobił? Ale ja nie wiem, co z tym zrobił. Ja dostałem odpowiedź, przesłano zgodnie z kompetencjami. No komu? Nie wiem komu, w rządzie zgodnie z kompetencjami, ale nie będzie są te kompetencje. Gaz, który jest w tej chwili do dyspozycji, do wydobycia, jego wartość jest, na pewno może być liczona w bilionach złotych. Ile, na ile nam wystarczy? Może bardziej przemówi do ludzi? Ja jeszcze powiem wartość, a potem. To znaczy, to jest mniej więcej 40 lat renty Polaków. Mhm. To jest ogromna wartość. To jest wartość, która jest w stanie z nas zrobić najbogatsze społeczeństwo Europy w ciągu kilku lat. Był pan by za tym, żeby taka agencja nawet teraz została powołana? Ale rzeczywiście ona jest potrzebna teraz? Ta ustawa jest gotowa od 6 lat. Ale prawie. Czy teraz? No wiemy. Teraz, jak... oczywiście. I tak trzeba powołać. Być może troszeczkę inne, mając to, co teraz wiemy, trochę inaczej no byśmy ustawili, ale to są drobiazgi. Węgla mamy. Mniej więcej tak, jak widzimy ten kwadrat, węgla kamiennego i brunatnego. Ale gdyby zastosować nowoczesne technologie, na przykład związane z gazem, ze zgazowaniem, szczególnie mikrobiologicznym zgazowaniem węgla podziemnym, gdzie wtedy bakterie dostają się wszędzie, tego węgla możemy mieć nawet i 10 razy więcej. Są tylko problemy polityczne. Nie ma problemów zasobów, surowców, jest problem geopolityczny. Jest problem taki, że ktoś na kimś musi zarobić, ktoś energię traktuje jako oręż gospodarczy czy oręż geopolityczny. Każda technologia na początku jest trudna i droga.
Jeśli będziemy ją rozwijać w Polsce na dużą skalę, to będziemy mieli tą energię w miarę tanią i trzeba o tym pamiętać. Mówi, że mamy 60-krotnie większe skupienie, koncentrację węgla kamiennego w Polsce niż w pozostałych części Unii Europejskiej. Proszę Państwa, mając największe złoża gazu, mówi się teraz, że w Anglii są, ale to nam specjalnie nie przeszkadza, mając największe złoża węgla kamiennego, my nie możemy z tego korzystać z jakichś przyczyn, to znaczy, że chyba komuś to po prostu bardzo przeszkadza. Taka jest moja opinia. Mam prawo chyba ją wypowiadać. Efektem jest to, że już utraciliśmy kontrolę nad handlem koncesjami, nad własnością złóż w praktyce i nad przyszłą eksploatacją. Straciliśmy 5 miliardów, to jest w 2000 roku, ta strata wynosiła, kiedy ja jeszcze alarmowałem pana premiera Tuska, ona wynosiła może 5 miliardów złotych na koncesjach na poszukiwanie. Dziś to jest znacznie więcej, to jest może 100 miliardów złotych. To powinien policzyć to powinna policzyć jakaś jednostka, tego powinna pilnować jednostka rządowa. A jaka jest jego wartość, bo często jest pytanie. Otóż wartość to jest mniej więcej dziś, możemy powiedzieć taka, że to jest 40 lat renty dla każdego Polaka. To jest wielokrotność długu, jaki Polska ma. W tej chwili mamy ponoć 800 miliardów złotych długu, a to jest wielokrotność tego długu. To też powinna, tym się powinna, ceną i tak dalej, powinna zająć się agencja rządowa. Po to ja chciałem czekać na przerwać koncesjonowanie, żeby przygotować Polskę organizacyjnie i prawnie i czekać, ile te koncesje są warte, żeby coś wiedzieć. I mieć zysk na poziomie 70%, a nie 30%. Dzisiaj, a czy 20% nawet, prawda? Może się uda, że 30%, jeśli się w ogóle uda, prawda? Jeśli będzie ogromna determinacja rządu, to może i lepiej. Nowego rządu. Coś takiego, co się Polsce dotychczas nie trafiło, żebyśmy po prostu nie zmarnowali. To jest jeszcze ciągle można uratować. Tylko muszą to ratować nie ci ludzie, którzy to popsuli, tylko ci ludzie, którzy to rozpoczęli. Dlatego głównie zdecydowałem się na to, żeby kandydować do Sejmu. Są dwa ważne argumenty za geotermią w Polsce, tam gdzie się wydobywa wodę. Pierwsze, gorące wody i chłonność złoża, czy problemy geologiczne, czy temperatura. I drugie, odbiorca. Muszą być te dwa miejsca razem, bo wody gorące się daleko nie transportuje. I takich miejsc jest w Polsce bardzo niewiele, które spełniają tylko te warunki. Najlepsze są, w mojej opinii, to są dwa. Może trzy, może cztery. No ale dwa najlepsze. Zakopane, tak? Toruń, Cieplice, bo jest Jelenia Góra. Czyli Toruń. Toruń, oczywiście, że tak. Czyli... Zwróćcie uwagę, ja słyszę, że, można wydobyć z jednego odwiertu 600 metrów sześciennych na godzinę. To jest ogromna ilość wody. Co z nią można zrobić obrazowo? Ogrzać połowę Torunia zimą. Zaspokoić wszystkie potrzeby na ciepłą wodę. Czyli w ogóle nie potrzebne żadnych elektrowni i tak dalej, ciepłowni i tak dalej, tak? No praktycznie nie. Natomiast jeśli by drugi otwór zrobił dalej, to rzeczywiście tak. Mało tego, a otwór dla zatłaczania, czyli tu jest 600 metrów, za zatłaczanie 300 czy 350 metrów, jeśli zrobią następny, to, bo trzeba tą wodę zatłoczyć, to proszę Państwa, to jest po prostu rewelacja. Szanowni Państwo, przede wszystkim dziękuję za zaproszenie na tą bardzo fajne spotkanie. Ja mogę powiedzieć rzeczy trochę popularne czy nie, ale takie, które według mnie, no po prostu mam rację. Chcę pokazać, że Polska ma potencjał gospodarczy nieprawdopodobnie duży i do dziś w znikomym stopniu wykorzystywany. Mało tego, staje się on naszym balastem poprzez dezorganizację państwa, dezorganizację tego, co jest. Z tym sprawozdaniem to oczywiście sobie je pominiemy, ale chcę jedną rzecz powiedzieć. Tu, tą definicję. Kraj mógł być możny i bogaty, nie użyliśmy daru natury. Wielki Polak, zapomniany zupełnie, Czacki, powiedział jako członek Komisji Kruszcowej, a więc pierwszej na świecie, można powiedzieć, służby geologicznej, jeszcze takie słowo nie istniało, utworzył ją w 1782 roku król Stanisław August Poniatowski po to, żeby znaleźć bogactwa naturalne, budować w oparciu o to gospodarkę. Przede wszystkim chodziło o miedź, żeby bić własny pieniądz i srebro i chodziło oczywiście o to, żeby odlewać armaty, więc wzmocnić armię. To w dużym stopniu się udało, bo tych odkryć już dokonano, zaczęto eksploatować, niestety Polska upadła. I jako dokument do tego, proszę zobaczyć, to jest oryginał dokumentu podpisany po prawej stronie. Widzicie, Stanisław August Poniatowski podpisał dokument powołujący
tą pierwszą na świecie służbę geologiczną, następna 25 lat później, czy 26 lat później, powstała w Wielkiej Brytanii. Ja nie będę Państwa zanudzał swoim sprawozdaniem. Chciałbym tylko powiedzieć, że jeśli ktoś zechce, proszę bardzo, na mojej stronie jest, a nie podejdzie, podam swój adres mailowy, sporo rzeczy wyślę. To będzie w formie takich, powiedzmy, setek, jak nie więcej, jak tysiąca różnych linków w różnych zakładkach w pliku Excel do obejrzenia sobie, cóż mógł takiego poseł robić. Moim hobby jest również pisanie wierszyków. Jak w tej chwili usłyszałem, że tu mój poprzednik coś powiedział takiego, od razu spróbowałem to sparafrazować i wrzucić w formie fraszki, którą Państwo tu widzicie, zdefiniować idiotę, czyli wariat to ten, co krąży poza wiedzy, miedzą i pierwszy powie to, czego inni nie wiedzą. Ale, proszę Państwa, fakty. Jakie są fakty, jeśli chodzi o surowce Polski? Jesteśmy zdecydowanie najbogatszym krajem geologicznie w Unii Europejskiej. Tutaj może trochę Niemcy mogą konkurować. Profil surowcowy, druga prawda, że to profil surowcowy determinuje profil energetyczny państwa. Nieodwrotnie. My nie możemy sobie postanowić, że od dzisiaj będziemy bazować energetycznie czy gospodarczo na pływach morskich, prawda? No, tego się nie da zrobić, albo od dzisiaj będziemy potentatem w uprawie bananów. Trzeba patrzeć, co mamy i na tym budować. Polska niestety tego nie robi, albo w bardzo niewielkim stopniu i bardzo nieefektywnie. Nie prowadzimy żadnej polityki surowcowej, chociaż zręby tej polityki, kiedy byłem głównym geologiem kraju w 2000, wiceministrem w rządzie 2005-2007, robiłem to i to zręby tej polityki były. Następna rzecz to potencjał geologiczny może być lewarem gospodarczym i są kraje, które, na przykład Australia, która ma znacznie mniejszą liczbę mieszkańców, wielki potencjał geologiczny, ale w relatywnie trudne warunki, bo tak, suchy teren, wszędzie bardzo daleko, nie ma prądu i tak dalej. Mimo wszystko, w zasadzie można powiedzieć, napędową siłą gospodarki są surowce. Zobaczcie na Rosję. Kraj, w którym dewastacja środowiska ze względu na wydobywanie surowców naturalnych jest chyba największe na świecie. Nie ma takiego kraju tak zdewastowanego środowiskowo. To są potężne wiertnie, kilka tysięcy kilometrów w głąb tajgi czy tundry, w bagnach topiące się wielkie ciężarówki, lejąca się ropa tysiącami ton spękniętych rurociągów, kradzieże i tak dalej. To wszystko na bieżąco, uciekające ogromne ilości metanu z nieszczelnych starych rurociągów. Tak wygląda w tej chwili Rosja, stąd właściwie wielkie zabiegi były Rosji o to, żeby były duże inwestycje i rzeczywiście w 2012 roku podpisali umowę z ExxonMobilem, z Shellem, z Eni po to, żeby know-how wprowadzić, prawda? Bo już to się rozpadało. Ale 70% przychodu Skarbu Państwa jest właśnie z eksportu, głównie z eksportu surowców energetycznych. I skoro tak, to zobaczmy, żeby to utrzymać, co ma Polska. No Polska, proszę bardzo, to co jest podkreślone i grup tłustym drukiem, to jest to, czego mamy wielokrotnie więcej niż pozostałe, albo przynajmniej podobnie jak najlepsze, jak na kraje, które są akurat w tym bogate w Unii Europejskiej. Tak? Czyli jesteśmy czołówką absolutną, albo w ogóle numer jeden. Prawda? Metali żelaza nie mamy wiele, ale są, ale ja bym powiedzmy tego nie ruszał, bo to jest Suwalszczyzna, piękne tereny. Będąc głównym geologiem kraju, w zasadzie uważam, że tego nie należy ruszać, tym bardziej, że żelazo nie jest deficytowym towarem na świecie. Metale nieżelazne. Proszę Państwa, no każdy wie, czym jest KGHM. Z tym, że rzeczywiście, gdybyśmy popatrzyli dzisiaj, to KGHM ma wielkie kłopoty finansowe, ma około 10 miliardów złotych długu. Ale to, zaraz o tym opowiem więcej, tam jest jeszcze srebro i mamy co? Złoto, pierwiastki ziem rzadkie. Proszę Państwa, kluczowe dla geopolitycznego znaczenia niektóre z nich. Przede wszystkim tutaj myślę o Renie, gdzie jest nawet specjalna spółka EcoRen, ale są także inne pierwiastki, które są strategiczne. Niektóre z tych pierwiastków są tak ważne, że Chińczycy, mając monopol na niektóre z nich, 90 kilka procent produkcji światowej, zmusiły Stany Zjednoczone do poszukiwań i uruchomienia już nierentownych, dawno zamkniętych kopalni u siebie, ponieważ one mają znaczenie militarne i w nowoczesnych technologiach. Przykład, jeżeli weźmiemy mikrodomieszki molibdenu do stali i będziemy robili z tego magnes, to ten magnes będzie dziesięciokrotnie miał większą moc. Inaczej, to znaczy, że będziemy mogli go zrobić
nawet bardziej, więcej niż 10-krotnie mniejszy, on będzie dawał tą samą energię w malutkim silniczku, co w silniku, którego byśmy nie byli w stanie unieść. A więc we wszystkich technologiach kosmicznych, tam gdzie masa jest bardzo ważna, jest to niezbędne. To jest postęp, ogromny postęp. Proszę Państwa, my jesteśmy potentatem w tym zakresie Unii Europejskiej. Jeszcze inne rzeczy, gazy szlachetne. Proszę Państwa, hel. Hel jest dość dużym naszym bogactwem. Kiedy Polska przestała eksploatować hel, czy obniżyła bardzo produkcję, cena helu wzrosła kilkukrotnie w Europie. Następna rzecz, surowce chemiczne. Mało sobie kto zdaje sprawę, że w Polsce księgowo ze wszystkich złóż, jakie mamy, czy węgla, czy ropy i tak dalej, największej wartości księgowo jest soli kamiennej. Gdybyśmy powiedzieli, na ile tej soli wystarczy dla Europy, to odpowiedź byłaby na zawsze. Ile lat? Zawsze. Kiedy tylko, no mniej, powiedzmy, no prawda, nie wiem, 10 tysięcy lat, ile tam będzie potrzeba. Ale inne surowce chemiczne, siarka. Proszę Państwa, siarka, kiedy Polska wygasiła produkcję siarki, bo praktycznie ją wygasiła, kosztowało to wiele miliardów złotych w latach, no, 90., początku jeszcze 2000. Proszę Państwa, siarka wzrosła z 27 do 600 dolarów za tonę. I gdybyśmy to utrzymywali, dzisiaj bylibyśmy naprawdę wielkim, bogatym krajem. Nas kosztowało zamknięcie siarki tyle, co wydobycie wcześniej. Proszę Państwa, następna rzecz, inne surowce chemiczne, sól potasowa. Mamy zasoby soli potasowej bardzo rzadkie w Europie w ogóle. No i tutaj akurat jest proces przeciwko Skarbowi Państwa, jednej z firm, za wadliwie wydaną koncesję koło Gdańska. Następna rzecz, o której trzeba powiedzieć, to ropa konwencjonalna i niekonwencjonalna, a może jeszcze węgiel brunatny. Węgla brunatnego mamy kilkanaście procent zasobów Unii Europejskiej, Niemcy mają troszeczkę więcej, tylko pamiętajmy, my produkujemy i spalamy 54 miliony ton, Niemcy spalają 200 milionów ton węgla. Niemcy spalają tyle samo węgla kamiennego, co my, a może nawet troszeczkę więcej. W związku z tym pytam, kto jest brudasem Unii Europejskiej, my czy Niemcy? Per capita spalają dużo więcej Serbowie, Niemcy, Czesi, Bułgarzy i Grecy. To jest ta grupa brudasów Unii Europejskiej, jeśli chodzi o węgiel brunatny, bo faktycznie węgiel brunatny jest uznawany za najbrudniejsze paliwo i średnią energetykę. Ropa naftowa, konwencjonalna, niekonwencjonalna. Proszę Państwa, dużo badań prowadzono 30 lat temu. 40, dobrze było rozpoznanie. Potem to rozpoznanie wygasało, w zasadzie prowadzi je głównie PGNiG, ale na niewielką skalę i dlatego tych złóż jest niewiele. Ktoś myśli, Norwegia ma wielkie zasoby. Proszę Państwa, w Norwegii te słynne norweskie zasoby kumulują się w malutkich złożach, nie w wielkich. A może milion ton, może 500 tysięcy ton. Czyli podobnych trochę jak wiele złóż w Polsce, tylko my tych złóż mamy niezlokalizowane, bo technika poszła tak do przodu, że dzisiaj jesteśmy w stanie ich szukać. To jest tak, jakbyśmy chcieli wielkim magnesem poszukiwać igły w stogu siana. Kiedyś musieliśmy przegrzebywać ten stóg siana. Dzisiaj jesteśmy w stanie te igły zlokalizować bardzo łatwo. Czyli możemy to zrobić. Potencjał Polski w zakresie gazu, gazu konwencjonalnego, zachowy perspektywiczne, to jest około co najmniej 2,5 biliona metrów sześciennych, a może więcej. Może być więcej. 2,5 biliona metrów sześciennych, to znaczy 100 lat zapotrzebowania. Jeśli dołożymy do tego 1,9 z gazu w łupkach, to jest razem, proszę Państwa, zapotrzebowanie dla Polski, można powiedzieć, na zawsze, zanim energetyka nie przestawi się na inne tory. Następna rzecz, którą mamy. Proszę Państwa, kruszywa luźne i łamane. Proszę Państwa, mało sobie ktoś zdaje sprawę, że Unia Europejska, szczególnie południowa część Unii Europejskiej, cierpi na niedobór piasku. Piasek jest deficytowy i drogi. Proszę Państwa, byli nawet w Chorwacji i tak dalej, sztuczne plaże, nie wiadomo jak drogie wejścia i tak dalej. To jest piasek, u nas jest czymś zupełnie naturalnym, glina. W połowie Europy, albo większej nawet połowie Europy, to jest bardzo deficytowy towar. My możemy to sprzedawać, podobnie jak kruszywa łamane, doskonałej jakości, granity i tak dalej. Tylko proszę Państwa, większość kopalni kruszywa łamanego już jest w obcych rękach. Większość na przykład, tego jeszcze nie powiem, za chwileczkę powiem, dobrze. Następna rzecz, wody termalne i w ogóle ciepło ziemi. Wody podziemne są kluczowe dla Polski, te pitne, dlatego że mamy dość no, małe opady, czyli z wodami powierzchniowymi jest
kłopot. Ale wody podziemne w związku z tym powinny być szczególnie ochroną objęte. Czy są? Ano, różnie z tym bywa, raczej nie. Ramowa dyrektywa wodna nakazuje nam takie działanie, ale nie została wykonana. Ja rozpocząłem pracę dla ramowej dyrektywy wodnej w 2005 roku, bo będąc głównym geologiem kraju i w zasadzie te trochę się prace posunęły, ale niewiele. A to szczególnie jest ważne, żeby mieć strefy ochronne tam, gdzie jest tak zwana infiltracja wód powierzchniowych, wody podziemne, żeby odnawiać te zasoby. Ale popatrzmy na ciepło ziemi, na wody termalne, mineralne. Jesteśmy dość bogaci. Pokażę później mapy. Proszę Państwa, ciepło ziemi jako geotermika, czyli ekstrakcja czystego ciepła ziemi, według mnie jest to przyszłość i to taka przyszłość namacalna, co Państwo później zobaczą na wykresach, czyli czerpanie bezpośrednio z ciepła ziemi, praktycznie czerpalne, idealnie czyste, nie zajmujące powierzchni ziemi, nie niszczące powierzchni ziemi źródło energii. Inne metale, czy szlachetne, mamy kamienie szlachetne, pól szlachetne i tak dalej. To wszystko w Polsce mamy, szczególnie pól szlachetny, mamy bardzo dużo i ozdobnych. Państwo może myślą o bursztynie. Proszę Państwa, oczywiście bursztyn jest, mamy go nawet dużo, nie tylko na Pomorzu, tylko proszę powiedzieć, że dzisiaj prawie cały bursztyn pochodzi, jest albo kradziony, albo z przemytu. Znaczy albo nielegalnie eksploatowany. Bez koncesji albo z przemytu. W 2005 roku ilegalna eksploatacja bursztynu wynosiła 6 kg. 6 kg, powtarzam. Więc tak to wygląda. Jeśli Państwo biorą bursztyn do ręki, to wiecie, że w jakim stopniu możemy uczestniczyć w procederze nielegalnym. Ja dla każdego z Państwa przygotowałem, tutaj nie wiem ile osób jest, taką karteczkę z opisem, gdzie Państwo mogą sobie wziąć albo przykłady jakichś kamieni półszlachetnych, albo rudy miedzi, albo łupek, którym jest resztka gazu lub ropy łupkowej. Każdy z Państwa przy wyjściu może to zobaczyć. Ja tu uzgodniłem, że zgadza się nasz organizator na to. Proszę Państwa, ostatnia rzecz, bardzo ważna, o której w ogóle się nie mówi, to bezzbiornikowe magazynowanie na przykład gazu, ropy, paliw. Otóż, lub cele wojskowe, odpady niebezpieczne i tak dalej. Otóż Polska ma chyba najgrubszą warstwę osadową w wszystkich krajów Unii Europejskiej. Ogromną. Mało zaburzoną, miejscami mało zaburzoną. Co to daje? To znaczy, że tak, możemy mieć dużo zbiorników na ropę i gaz, tych konwencjonalnych, które po wyczerpaniu i rozwierceniu, żeby było więcej, można było zatłoczyć, można zatłaczać i odbierać, czy chować tam gaz i ropę. Czyli wiadomo, że koniunktura jest zawsze taka, że latem tańszy jest gaz, zimą droższy, firmy chcą zawsze eksploatować. W związku z tym trzeba kupować i sprzedawać zimą, bo zapotrzebowanie zimą jest dużo wyższe. Będąc na przejściu między wschodem a zachodem, możemy być hurtownią po prostu gotowych paliw, bo także zapotrzebowanie jest różne, prawda, w różnych okresach, gotowych paliw, gazu, ropy. Po pierwsze, jest to bardzo bezpieczne, bo już są zbiorniki przetestowane przez na przykład 200 milionów lat. Skoro nie uciekł tam gaz czy ropa, to znaczy, że tam można go zatłoczyć. Po drugie, trudno jest zniszczyć. No bo tam jest tylko infrastruktura z czopami, które w razie jakiejkolwiek awarii na powierzchni tak zostaną zatkane i tego nikt w żaden sposób już nie wydobędzie, czy będzie od nowa wiercić i tak dalej, co trwa. W domeny solne, czyli jak powiedziałem, największe pokłady soli i takie diapiry solne, które są idealnym miejscem do drążenia komór. Sól można wykorzystać, prawda, wyeksportować, sprzedać, zużyć do czego jest potrzebne, do przemyśle chemicznym na przykład. Ale pozostają te komory, które nadają się idealnie do przechowywania substancji. Gotowych paliw na przykład, które nie będą w najmniejszym stopniu zanieczyszczone, bo się nie rozpuszcza. Sól nie jest w stanie zanieczyszczyć paliw. Czyli możemy po prostu mieć wielką stację benzynową, która może zaopatrywać pół Europy w gotowe paliwa, prawda? Bo taka możliwość jest bezpośrednio rurociągami. Więc potencjał jest przeogromny. Zobaczmy teraz, jak wygląda potencjał świata, jeśli o energię, bo tutaj jednak ciągle o energii się mówi, chociaż według mnie wcale surowce energetyczne nie są najważniejsze, ponieważ świat nie ma najmniejszych problemów z zasobami surowców energetycznych. Najmniejszych. Proszę zobaczyć, to jest roczne zapotrzebowanie na świecie, ten kwadracik. A ten cały ekran, jak Państwo widzą, to jest potencjał geotermiki, ciepła ziemi.
energii słonecznej byśmy pokryli dzisiejszymi panelami ziemi, to byłby taki, jak Państwo widzą, często wielokrotnie większy, prawda? Tam ułamek procenta jest potrzebny. Wiatr by miał sobie, każdy, Państwo widzą. Teraz tak, jeśli chodzi o węgiel, jest dzisiaj go tyle odkrytego, ale węgiel kamienny i brunatny, ale tak naprawdę jest go 10 razy więcej. Jeżeli popatrzymy na ropę naftową, co najmniej 5 razy więcej niż dzisiaj jest znane, są zasoby. Gazu co najmniej 100 razy więcej ze względu na tak zwane hydraty gazowe, czyli tą skałę taką, która jest jedna cząsteczka metanu, 4 cząsteczki wody, poniżej około 280 metrów, 500 metrów w osadach, to klei cały osad. Tam pełno jest metanu, prawie wielka część den oceanicznych jest przesycona hydratami gazowymi, więc wystarczy je tylko zabrać. Ilość węgla w hydratach gazowych jest mniej więcej tak albo większa niż ilość węgla w hydratach gazowych, czyli w metanie. Ilość węgla skumulowanego we wszystkich formach przyrody węgla kamiennego, brunatnego, ropy w złożach dzisiaj nam znanych. Więc to jest nieprawdopodobny w glebach i tak dalej, prawda? Uranu jest około 10 razy więcej. Przy okazji ja uważam, że akurat energetyka jądrowa nie jest w Polsce potrzebna. No troszeczkę idę tutaj na ukos, można powiedzieć, eufemistycznie formacji, którą reprezentuję. No ale po to jest polityka, żeby się czasami spierać i z tego coś wyjść. Przede wszystkim chodzi już nie tylko o bezpieczeństwo, ale przede wszystkim o ekonomię i o to, że tak naprawdę instalowanie elektrowni jądrowych w Polsce w żaden sposób nie zdywersyfikuje dostaw energii, czy nie zapewni bezpieczeństwa energetycznego, ponieważ to też będzie są obce technologie, a Polacy tam mogą co najwyżej pracować jako portierzy, prawda? Więc co widzimy? Zgodzą się Państwo teraz, że w zasadzie problem surowców energetycznych to jest problem wyłącznie środowiskowy, społeczny i polityczny, z naciskiem na polityczny. Polska w ogóle nie ma żadnej analizy opłacalności ekonomicznej odnawialnych źródeł energii. Ja zrobiłem coś takiego i to sam w ministerstwie pracując w 2006 roku. Wiecie Państwo, że to jest chyba jedyne opracowanie do dzisiaj rządowe w tym zakresie. Ale zobaczmy, co jest z energetyką polską. Proszę Państwa, Polska ma najmniejszą moc zainstalowaną ze wszystkich krajów Unii Europejskiej. Więc ograniczanie nas produkcji energii elektrycznej z dowolnych źródeł jest po prostu, eufemistycznie mówiąc, nie fair. Zobaczmy, jak to wygląda na mapach, również jeśli chodzi o źródła energii. Polska dofinansowuje bardzo mocno panele słoneczne czy energię wiatrową. Zobaczmy, czy my możemy konkurować z kimkolwiek w tym zakresie, jeśli chodzi o strumień świetlny, o ilość promieniowania? Nie. My przegramy. Produkcja energii też jest konkurencją jakąś rynkową. W związku z tym my nie mamy najmniejszych szans. Ktoś powie, no tak, ale panele są bardziej wydajne. No ale te wydajne panele tak samo pracują we Włoszech. Więc nie jesteśmy w stanie konkurować. Nie jesteśmy w stanie konkurować z energetyce wiatrowej, która jest tak bardzo dofinansowana, za którą płacimy dość droższym węglem i większą emisją. W związku z tym, ponieważ Polska ma słabe warunki wiatr generalnie jako cały kraj. Są miejsca, gdzie są dość dobre, ale jeśli w Niemczech wieje 6 metrów na sekundę, a w Danii 7 metrów na sekundę, to znaczy, że w Danii wiatrak się zamortyzuje po 5 latach, w Niemczech po 10, a u nas po 20. A co to oznacza? A to oznacza, że nigdy, ponieważ po 10 latach wiatraki przestają już być w pełni wydajne. Zaczynają się psuć, łożyska i tak dalej, techniczne sprawy. Więc my powinniśmy bazować na czym? Ano dlaczego nie na geotermii? To są mapy nie przeze mnie robione. Proszę zobaczyć, tak wyglądają strumienie cieplne, prawda? A tak wygląda, tak wygląda możliwość eksploatacji ciepła. Widzicie Państwo ten punkt czerwony tam w Polsce? To jest Toruń. To są okolice Torunia. Tam jest wyjątkowo dużo energetyki, możliwy potencjał energetyczny i stąd ja wydałem tą koncesję, pozytywną opinię. Później rząd następny tą dotację, jak każda geotermia w Polsce dostała dotację, to tej odmówiono, mimo wszystko wykonano tam wiercenia. Proszę Państwa, ponad 700 metrów sześciennych na godzinę wody o temperaturze bodajże 65-62 stopni Celsjusza na wypływie. To jest bardzo istotne, na wypływie. To jest ogromny potencjał. Dwa takie otwory są w stanie zaspokoić potrzeby Torunia, jeśli chodzi o ciepło. Takich miejsc w Polsce trochę jeszcze jest. I my możemy naprawdę sporo
uzyskać z geotermii. Ja mówię o geotermii, czyli gorących wodach, a nie o geotermice, ekstrakcji ciepła, które jeszcze większy potencjał daje, setki razy większy potencjał. Proszę zobaczyć, jak wygląda opłacalność energii termalnej. W zasadzie konkurencyjny może być tylko węgiel kamienny dzisiaj. My możemy produkować energię elektryczną z geotermii. Tylko trzeba do tego podjąć, mieć wolę polityczną i wiedzę. Tej woli politycznej i wiedzy, jak widać, ciągle brakuje. Bo na przykład dotacje w tym samym czasie, kilka lat temu, dano w Lidzbarku Warmińskim, gdzie temperatura była chyba 26 stopni, tą wodę trzeba po prostu, czy 22, nie pamiętam dokładnie, ledwo przekroczyła definicję wody termalnej. Ale to tak naprawdę z punktu widzenia takiego, powiedzmy, no, wiedzy powszechnej, ta woda jest zimna, w niej nie da się wykąpać. No, w basenie nawet takiej wody nikt nie będzie miał, bo po prostu jest za zimno. I tam dotacja była i termy się są budowane o wiele milionów złotych. Proszę Państwa, sprawa jest jeszcze dotycząca CO2, bo nie da się o surowcach energii mówić, jeśli nie powie się o emisjach dwutlenku węgla. Ja tego młodego człowieka, dżentelmena, którego tutaj widzicie, to jestem ja przed wielu, wielu, wielu lat, 30 lat temu, ale wtedy zajmowałem się migracją gazów, cieczy, roztworów, z powstawaniem złóż w układzie górny płaszcz, dno oceaniczne. No i także robiłem bilansę dla węgla. To są bardzo zgrubne, proszę nawet na to nie patrzeć, ale chcę jedną rzecz zwrócić uwagę, że istnieją ryfty śródoceaniczne, czyli wielkie grzbiety, które ze szczeliną 100 metrów może szerokości, głęboką, gdzie cały czas wypływają gazy, roztwory gorące morskie. Mało tego, w promieniu kilku tysięcy kilometrów nawet tworzą się takie smokersy, prawda, które zmineralizowane wody wypływają, nasycone, przesycone metanem i dwutlenkiem węgla. Proszę Państwa, 40 tysięcy kilometrów takich, można powiedzieć, wulkanów, szczelin, stref o szerokości 2-4 tysięcy kilometrów. My naprawdę nie wiemy, jaka jest emisja z tego miejsca. Ani metanu, ani CO2. Metanu jest ogrom. Metan to jest drugi gaz emitowany z wnętrza Ziemi, który 30-krotnie bardziej podgrzewa atmosferę niż dwutlenek węgla. To znaczy 3% powiedzmy CO2, 3% metanu to jest tyle samo, co 100% CO2. Proszę Państwa, patrząc na to, co się działo w Sejmie, ja już znowu będę skracał, tylko wybrane elementy, mówił, mamy jeszcze niecałe 20 minut. Otóż w Sejmie w zasadzie aktywnym geologiem byłem tylko ja, bo inni byli z wykształcenia, ale nie działali w tym zakresie. I w zasadzie trudno mi powiedzieć, o czym powinienem mówić, bo jak Państwo widzą, jest tego dużo, ale może powiem o Atlantic Council. Byłem zaproszony do Atlantic Council, czy Rady Atlantyckiej, to jest taki organ, który jest przy kongresie, konsultuje, daje wiedzę kongresowi do podejmowania decyzji Stanów Zjednoczonych. Tam pojechałem, mieliśmy rozmawiać na temat gazu w łupkach i możliwości, to był 2013 rok, kwiecień, i możliwości eksportu gazu do Europy ze Stanów Zjednoczonych, gazu z łupków. Ja to oczywiście opisałem, ale również opisałem, że bezpieczeństwo energetyczne jest zagrożone, ponieważ Rosja będzie próbowała odciąć całą Ukrainę od Morza Czarnego, zabierając 1/3 powiedzmy Ukrainy, aż po Donbas, Krzywy Róg i tak dalej. I mam to udokumentowane w mailu, że odmówiono mi publikowania tego tekstu. No, napisano, Mariusz, no musisz zrozumieć, my takie rzeczy napisali, że my ich nie możemy opublikować. Proszę Państwa, no stało się tak, stało kilka miesięcy później i Państwo doskonale wiedzą, że miałem wtedy rację. Ten tekst jest gdzieś tam do obejrzenia. Proszę Państwa, inne rzeczy. Jaka jest sytuacja w tej chwili w Polsce? Ja może przejdę do tego, co w Polsce jest, jeśli chodzi o działanie w zakresie surowców, czy opieki nad tym, gospodarowanie, jakby próby
wyciągnięcia z tego, tego, co jest najważniejsze dla nas. Czy brak jest w ogóle polityki surowcowej, brak jest fachowości decydentów? Proszę Państwa, no tak się składa, że główny geolog kraju ma doktorat, bardzo cenię go, że ma doktorat, tylko ten doktorat według mojej wiedzy brzmi, przy nim to powiedziałem, nie skorygował, tylko raczej się zgodził, zaraz powiem, hamulce tarczowe maszyn wyciągowych z kołem pędnym. Czy co to ma wspólnego z geologią? Nic. Dyrektor departamentu jest młodym prawnikiem, zadałem pytanie z zakresu podstawowej geologii, taki kanonu prawa geologicznego, górniczego, czy próbka geologiczna jest informacją geologiczną. On nie wiedział. Główny geolog kraju też nie wiedział. Dyrektor Państwowego Instytutu Geologicznego, który ma być niby służbą geologiczną, a jest jednostką naukową, jest chemikiem od ponad roku, praktycznie nie ma dyrektora. Proszę Państwa, jeśli tak się zarządza, to znaczy, że się nie zarządza. O innych rzeczach nie będę mówił, bo brak na to czasu, ale jeśli Państwo zechcą, ktoś podejdzie do mnie, da mi jakkolwiek napisany adres mailowy, ja wyślę odpowiednie materiały bardzo, bardzo chętnie. Proszę Państwa, co jest, tak jak powiedziałem, są stanowiska branżowe obsadzane spoza branży, jest niesprawność administracji, sprzecznie nieracjonalne prawo. Proszę Państwa, do tego stopnia dochodzi, żeby można było prowadzić poszukiwanie geologiczne albo działalność górniczą, musi być łamane prawo, inaczej się nie da. Nie da się dzisiaj nie złamać prawa, prowadząc taką działalność. Dlatego górnictwo i geologia się w Polsce zwija. Mimo, że to jest nasze naprawdę duże bogactwo i możemy to robić w miarę czysto i bezpiecznie. Proszę Państwa, konfliktowność prawa i tak dalej, to co Państwo widzą, nie będę już dalej o tym opowiadał, jakie są efekty, ale to, co ja uważam, że konieczne, niezbędne kroki, będę chciał to niedługo zrobić, mam nadzieję, że się uda, to wprowadzić do Konstytucji ochronę zasobów naturalnych tak, żeby one były tylko i wyłącznie należały do Skarbu Państwa. A Państwo zobaczą, dlaczego tak powinno być. O innych rzeczach nie będę mówił. Natomiast ja chcę powiedzieć jeszcze taką rzecz. Gaz w łupkach jest, powiedzmy, rzeczywiście sprawą dość drażliwą i rzeczywiście Polska zaprzepaściła tę szansę. Ja wydałem pierwsze koncesje w 2006 roku. To była moja idea jeszcze z wielu, wielu lat, bo sam habilitację robiłem z migracji, powstawania i magazynowania metanu w osadach. I o co tutaj chodzi? Otóż gaz w łupkach jest umiejscowiony wewnątrz, niemal wewnątrz minerałów lub bardzo, bardzo drobnych, tak zwanych mieszanopakietowych lub w bezpośrednim otoczeniu poprzyklejane cząsteczki. Żeby go wydobyć, trzeba go rozkruszyć skałę z głębokości, powiedzmy, tak jakbyśmy to porównali. Jeżeli to, co na czym ja, ten stół jest warstwą, jest grubością warstwy łupkowej, tak, tam gdzie jest łupek, a to jest powierzchnia ziemi, gdzie jest sufit, to trzeba wiercić się głęboko, zeszczelinować to wysokim bardzo ciśnieniem, wprowadzić substancje, które wypłuczą gaz, bo po prostu go uwolnią i to uwolnią go kilka procent tylko. I będzie on mógł powoli się wydobywać, dlatego trzeba szczelinowanie poziomo wzdłuż warstw prowadzić. Natomiast ta farba u góry, którą jest sufit pomalowany, to jest warstwa wodonośna, z której my pijemy wodę. To są takie proporcje. Między nimi jest wiele warstw, które są idealnym izolatorem, jak folia. Ich jest wiele. 5, 10, różnie to bywa, różnej grubości. W związku z tym zagrożenie pojawieniem się metanu u góry jest żadne. Ja byłem na spotkaniu z Joshem Foxem w Brukseli 2 lata temu i tam była też konferencja, na której mówiono dużo o zagrożeniach. Jedna z pań profesor, zmieniła się profesor, pokazała różne skomplikowane wzory. Ja pytałem, czy oni robili izotopowy bilans mas, ucieczki, czyli to jest to, czym ja się zajmuję, ucieczki gazu. O, oczywiście, tak, i pokazała mi jakiś wzór, który nie był izotopowym bilansem mas, a ponadto praca, na którą się powołała, była z 1973 roku. Proszę Państwa, w 1973 roku nikt nie eksploatował gazu w łupkach, więc bazujmy na wiedzy, rozmawiajmy i bądźmy bardzo ostrożni. Moja rola w poszukiwaniu gazu w łupkach polega na tym, że znalazłem inwestorów, to był mój pomysł rzeczywiście, i dałem koncesję daleko od siebie, 300 km mniej więcej. Jedną, drugą, trzecią, czwartą, łącznie w takich kubkach, czterech kubkach po 11, łącznie 11 koncesji na 100 kilkanaście możliwych do wydania. Dlaczego? Różnym firmom. Jeśli te firmy coś znajdą, po pierwsze, nie są w stanie niczego specjalnie popsuć, bo to jest mała skala. Po drugie, ryzykują sami każdy koło miliarda dolarów.
A ponadto, jeżeli ostatecznie ten gaz będzie, to ja decyduję dalej, tak, państwo decyduje, czy wydawać dalsze koncesje, czy nie. Obserwujmy, robimy poligon, róbmy polskie technologie i bezpieczne technologie. Następne koncesje byłyby dużo droższe, bo zmieniałem prawo i nie 216 zł za kilometr kwadratowy, tylko na przykład miliard złotych. Więc można było na tym zarobić i rozwijać własne technologie lub mieć udziały, bo taką koncepcję miałem, żeby udziały państwo przejmowało, ponieważ jest właścicielem przecież tego gazu, jeśli on jest. Następny rząd, jak przyszedł, to wyrzucił do kosza wszystkie rozwiązania nowe, prawne, powołanie tej polskiej służby geologicznej, która miała nadzorować, a jednocześnie wydał wszystkie koncesje na tych samych zasadach. To teraz co? Następny, który każdy by obok patrzył na sąsiada, mówi, no to niech on wyda ten miliard dolarów na poszukiwanie, ja nie. I tak czekali. To co, polskie firmy zostały zmuszane do tego, żeby inwestować, poszukiwać gazu. I ponieważ nie były do tego technologicznie przygotowane i zlecały to innym firmom tak naprawdę te poszukiwania, no to co się okazało? Nie znaleźli, wydali kilkaset milionów złotych każdy albo pod miliard, nie znaleźli gazu niekonwencjonalnego, ale nie wydali tych pieniędzy na poszukiwanie gazu konwencjonalnego. I Polska jest w dużo gorszej sytuacji niż przed poszukiwaniem gazu w łupkach. Przed 2000, powiedzmy, to się zaczęło w 2011 roku, kiedy widać było, że firmy zaczynają już powoli nie chcieć poszukiwać. I proszę Państwa, Polska prawnie i organizacyjnie zupełnie była nieprzygotowana na taką dużą inwestycję. Na małą tak, można było to zrobić, dużej nigdy. I skala zabiła nasze poszukiwania, pycha, można powiedzieć. Chciałbym Państwu teraz puścić króciutki filmik ze spotkania z Koalicją dla Gazu Łupkowego. To są przedstawiciele wszystkich firm, które w Polsce wierciły. Może to jest 2013 rok, luty. Jestem szefem zespołu surowców i energii w Sejmie. Zaprosiłem ich na rozmowę. I proszę posłuchać, co pewien Amerykanin, szef tej koalicji, powiedział do wszystkich na zakończenie. A żeby to zrobić, to ja muszę włączyć, dźwięk. Wtedy zwykle przy tym, jak jest włączony dźwięk, to lepiej słychać. Już. Ojej. Jest. To będzie mi koło minutki trwało. Polska jest dodany jak przykład przy całym świecie, jak nie to robić. Tak nie robić. Przepraszam, mój polski, nie do końca. Nie robić w ten sposób, jeżeli chcesz zachęcić inwestorów. I cały czas słyszałem wiadomość, że Polska jest jedynym krajem w Europie, który chce zachęcić, tak? Dlatego punkt widzenia wewnętrzny i na zewnątrz jest zupełnie inaczej. I my jako koalicja chcemy po prostu otwierać dyskusję. Jeżeli faktycznie jesteśmy za, trzeba to prowadzić i zrobić warunki, żeby inwestycje faktycznie przychodziły. Czyli, proszę Państwa, generalnie rzecz biorąc, brak przygotowania prawnego organizacyjnego i próba PR-owskiego rozegrania, a nie merytorycznego. W moich sprawozdaniach, bo ja przygotowałem sprawozdanie ze swojej działalności jako główny geolog kraju, było wygwiazdkowane, że niektórych elementów nie będę ruszał. Mamy jeszcze 8 minut, prawda? Dobrze, proszę Państwa, to są powiedzmy takie różne elementy, które muszą się łącznie zgrać w to miejsce na tak, żeby jakiś interes w przypadku gaz łupka, ale nie tylko, wyszedł, jeśli chodzi o poszukiwanie geologiczno-górnicze. I proszę Państwa, korupcja, niekompetencja, a i ryzyko inwestycyjne jest tak duże, że się nie da. Dziś ryzyko geologiczne wynosi 3, to znaczy jeśli ktoś inwestuje miliard, co trzeci otwór jest pozytywny, to mamy 3 miliardy, naprawdę ryzykujemy. A w Polsce ryzyko wynosi już 15, dlatego że to reszta to jest ryzyko organizacyjne państwa. Czekamy długo na to, czy można otwór przewiercić, czy nie. Dotyczy to wszystkiego. Po prostu państwo zostało zdezorganizowane złym prawem i brakiem odpowiednich kompetentnych organów. Zobaczmy, jak wygląda sprawa w tej chwili w miedzi i srebrze, pierwiastkach ziem rzadkich. Proszę Państwa, to czerwone, co Państwo tutaj widzą, to jest teren górniczy KGHM. Wszystkie koncesje dookoła, wszystkie, które Państwo widzą od Krakowa aż po Zieloną Górę, należą do obcych firm, a niemal każda z tych koncesji ma dwóch wspólnych właścicieli, a każda z tych koncesji to jest mała spółeczka, niektóre z nich, albo większość z kapitałem założycielskim 5 tysięcy złotych. Koncesja każda z nich jest warta nawet koło miliarda albo więcej. KGHM nie ma możliwości rozwoju w Polsce, ponieważ nie ma możliwości zdobywania koncesji. Wszystko jest zabrane. To wydał polski rząd. KGHM zainwestował,
w Kanadzie. Z tym, że w Kanadzie firma warta prawie 2 miliardy, skopiona została za 3 miliardy dolarów, według mojej wiedzy, czyli 50% za dużo. Do tego stopnia przeinwestowano, zapożyczono się, bo jeszcze wprowadzono podatek od niektórych kopalin, który zabił totalnie mniej rentowne części złoża i trzeba będzie jedną z kopalni zamknąć, a jak się jedną zamknie, to dwie pozostałe mają większe koszty, bo muszą odwadniać i tak dalej. To oznacza, że jeszcze gorzej będzie. To będzie sprzężenie zwrotne ujemne. I dojdzie do tego, że może być, tak? I jest duże zagrożenie tego, że KGHM zostanie przejęty przez obcy kapitał. Jest to poważne zagrożenie, bardzo poważne. O tym już nie będę opowiadał. Polska jest jeszcze jednym krajem, jednym z tak zwanych krajów pionierskich. Ja byłem kiedyś przez rok szefem, prawie dwa lata, szefem w 2005-2006-2007, szefem czy prezydentem Rady Międzynarodowej Organizacji Dna Morskiego przy ONZ-cie, która przydzielała koncesję, ustanawiała prawo w zakresie poszukiwań geologicznych, głównie na dnach oceanów. Proszę Państwa, to żółte, co Państwo widzą, to jest pole, w którym współdziałowca jest Polska. W 2006 roku podjęłem decyzję, w 2007 już były przygotowane i zabezpieczone pieniądze na budowę statku poszukiwawca eksploatacyjnego, współpraca z Japonią, świetnie są w badaniach dna morskiego, i z Brazylią. I to byśmy naprawdę byli partnerami czołowymi, no wiesz, jeśli chodzi o poszukiwania w świecie, czołowymi. Polski rząd zrezygnował w 2008 roku z budowy tego statku. Miało być budowane w Stoczni Gdańskiej, być może byśmy ją uratowali. I Japończycy dzisiaj już zaczęli eksperymentalnie eksploatować hydraty gazowe, Brazylijczycy podobnie, a my niestety nie. Cóż jeszcze ostatnio się działo bardzo ciekawego, a mianowicie zgodzono się, jak Polska jest jedynym krajem, gdzie wolno zatłaczać dwutlenek węgla w struktury geologiczne. Otóż 1 metr sześcienny dwutlenku węgla ciekłego, zatłoczonego do ziemi, po rozprężeniu to jest około 400 metrów sześciennych gazu. Czyli, no to co, on jest głęboko. Nie, proszę Państwa, gaz CO2 nie jest gazem obojętnym przy rozpuszczeniu w roztworach wodnych. On zaczyna reagować ze skałą i kiedyś sobie drogę może znaleźć. A to oznacza śmierć tysięcy ludzi, uduszenie. Jak wygląda jeszcze Polska od strony geologicznej, tego najniżej, bo wiadomo, że nie ma organu państwa, który zarządza wszystkimi zasobami. Popatrzmy na powiaty. Połowa powiatów nie ma geologów powiatowych, którzy odpowiadają za nielegalną eksploatację, czy żeby jej nie było, albo za koncesję, piasek, żwir, torf i tak dalej. Czyli połowa Polski po prostu buduje chyba skradzionego. I proszę Państwa, zobaczmy na ten gaz w łupkach jeszcze raz. Czym Polska miała wielką szansę, dlatego że byliśmy pierwsi na świecie po Stanach i w małej skali, ale byliśmy pierwsi. Popatrzmy teraz, jak wygląda Polska tutaj, gdzie jesteśmy. Ja tam niestety nie sięgnę, aż tak nawet szef by tutaj nie sięgnął. To są nasze łupki. Czyli my się nie liczymy w świecie dzisiaj. Trzeba z żmudną pracą od początku coś zrobić. Nie tylko z tym, w ogóle ze wszystkimi złożami. Jak wygląda koszt? Proszę zobaczyć, względem głębokości. W Polsce się wierci dwa razy drożej niż w Stanach Zjednoczonych. Dlatego, że jest niesprawne państwo. Tylko dlatego, że na każdą decyzję trzeba czekać. Nawet były takie, które, żeby przegłębić otwór, 900 dni trzeba było czekać. Prawie 3 lata. Proszę Państwa, jak wygląda zabezpieczenie energetyczne? To są gazoporty w Unii Europejskiej. Te zielone, żółte, niektóre są już wybudowane. W Europie Wschodniej praktycznie nie ma, jest jeden malutki na Litwie, czyli mamy duże zagrożenie. Jak wygląda bezzbiornikowe magazynowanie? Potencjał magazynowy Polski dla gazu, najmniejszy spośród wszystkich krajów Unii Europejskiej, tych, które nie mają gazoportu, a nawet niektórzy, co mają gazoporty, też mają większy potencjał. Proszę Państwa, i ostatnia rzecz, którą chcę, dosłownie dwie minuty, jak wyglądała Komisja Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, gdzie specjalnie zwołana w związku z fatalną sytuacją zarządzania złożami i brakiem dyrektora Państwowego Instytutu Geologicznego, który ma być niby służbą geologiczną. Proszę bardzo, odsłuchać. Szanowni Państwo, przede wszystkim tą nagłą sytuacją było to, że w trybie nagłym odwołano dyrektora Państwowego Instytutu Geologicznego. To było już po tym, zanim zgłoszony został do planu pracy, a to jest dość istotna sprawa. Przedłużała się sprawa wyłonienia nowego dyrektora. Dość enigmatyczne tutaj mieliśmy na ten temat informacje. Tam informacje o artykule, z którego, w oparciu o który został wyłoniony dyrektor, nie za bardzo chyba się zgadzały, albo były niepełne w każdym razie. No i w związku z tym doszliśmy do wniosku z moim posłem, że warto tą sprawę przyspieszyć i
warto się nad tym pochylić, tym bardziej, że wiadomo, że firmy naftowe uciekają z Polski. Faktycznie tak się stało. Kilka dni temu firma Philex opuściła, z tego co wiem, tak podobnie media przynajmniej podały, opuściła, czyli w każdym razie to, o tym wtedy jeszcze też nie wiem. W każdym razie bardzo bym prosił. Tak, ja myślałem, że może najpierw będą nasi go przedstawiali, jeśli można prosić o przedstawienie w tej chwili sytuacji, jaka panuje w Państwowym Instytucie Geologicznym, chyba jeśli można prosić o pana ministra o zabranie głosu, a potem ja bym zadał pewnie grupa posłów też jakieś pytania szczegółowe. Myślę, że jest to wyczerpujące i składam wniosek formalny o zakończenie dyskusji. To jest żart jakiś? No chyba żart. Bardzo proszę. Nie, no bez przesady. Bardzo proszę, jest wniosek formalny, przegłosujemy, kto z Państwa jest za tym. Ja mam pytanie, wniosek odwrotny, tak? Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Ja sobie pozwolę złożyć wniosek przeciwny do wniosku pani poseł Niedzieli, przepraszam. No, jeszcześmy nie zaczęli dyskusji, jeszcześmy nie zadali ani jednego pytania. Ja przepraszam, pani poseł, ale pani myśmy poseł... byli o 19, a pani przyszła później. Myśmy rozpoczęli dyskusję i odpowiedź na pytanie pana posła. Panie przewodniczący, Jędryska. Czy to będą takie dialogi przez bardzo proszę, mikrofon? Pani proszę, poseł, w tej chwili ma pani Anna Paul. Dziękuję bardzo. Jakiś elementarny porządek się nam należy w debacie na komisji. Więc jeszcześmy dobrze nie zaczęli zadawać pytania. Pani poseł już chce nas tutaj ścinać. Więc ja sobie pozwolę złożyć wniosek przeciwny. Uważam, że dyskusja powinna zostać kontynuowana. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę Biuro Komisji o policzenie głosów. Kto z Państwa jest za wnioskiem Panie przyjętym przez Panią? Ja jeszcze nie zadałem pytania wszystkim. No przecież to był wniosek to było formalny. No przecież tak. Nie no, panie przewodniczący, tak się nie głos. Prowadzi. Nie, to się nie, ja się nie zgadzam bardzo na żadne głosowanie. Bardzo proszę, kto z Państwa jest... Ale szefowi ABW pytanie, nawet nie zdążył tutaj wziąć głosu. No kto z pań posłanek, pań posłów jest za jest przyjęciem wniosku pani poseł Niedzieli o zakończenie pani prac komisji? Niedziela, bardzo proszę wyjść. O podniesienie ręki. Kto jest zdania przeciwnego? Kto się wstrzyma od głosów? Bardzo proszę o wynik. 8 posłów za, 6 przeciw, 3 się wstrzymało. Dziękuję. Kończymy posiedzenie komisji. Nie, no, dziękuję nie zadano, Państwu. Nie zadano pytania posłom. Nie do... Panie przewodniczący. Tylko o kompletnej rozsypce i braku jakichkolwiek zasad koalicji rządzącej. Tak, można? Proszę Państwa, tutaj na sali był minister, był szef ABW, dyskusji nie było. Także ja skończyłem akurat o czasie, w związku z tym...